Siemaneczko! Widzowie! Co tu się dzieje? Kolejny znaczy się filmik, zaraz wam pokażę, tylko troszkę ogarnę. Ale cieplutko. Trzeba będzie włączyć zraszanko, pokażę potem jak. Asparagus pierzasty! Czy jak mu się tam mówi? Patrzcie! Kto pamięta jak kupiłem? Uwaga! Jaki był malutki, postawię konewkę. Tada! Zobaczcie jak to podrosło sobie. Nieźle, co? I teraz najciekawsze. On miał tutaj, w tym miejscu, nie? Tutaj. Takie wyciągnięte normalnie na jakieś metry jeszcze takie. No tak nie rósł sobie zwarcie. Był tam postawiony koło wilczomlecza trójżebrowego, co widzicie. W tamtym miejscu. No i on się tam wspinał po prostu. Ale obciąłem, zrobiłem sobie taką zwartą roślineczkę. I co mogę powiedzieć po tych... O, patrzcie, tu jeszcze taki długi został. Po dłuższej uprawie o tym, co ja mogę powiedzieć. Po pierwsze to grupa stalewiak, przypominam, tyle wam powiedziałem, co? Dobre jajka. Nie no, żartuję sobie. Mogę powiedzieć jedno, że jest bardzo proste w uprawie, ale z czasem się sypie z niego, także jak ktoś ma go w domu, o widzicie jak to tam leci, jak to odpada takie? No to strasznie się z niego sypie, o, na przykład tu. Troszkę podeschnie, nie? Czy coś? O, teraz widać. Zapominałem czasem podlać, może dlatego też się sypie, ale jest odporny na suszę, można powiedzieć śmiało. Zobaczcie, jak on gęsto rośnie. Tutaj. Ile wypuszcza tych nóg nowych co chwilę praktycznie, nie? No już jest widać, że przekorzeniony. O, zobaczcie, jak wygląda pod spodem. Jak ktoś trzyma go w domu, dajcie znać, ale raczej jest dużo sprzątania po nim. Naprawdę się sypie. Dlatego trzymam go w szklarni, ale ogólnie taka dosyć piękna roślina. Taka paprotka, nie wiadomo, jak to nazwać. Bardzo drobne takie listki ma, nie? Kurde, nie wiem, czy za głośno nie gadam. Znowu mikrofon będzie trzeszczał chyba. Chyba. Także tak to wygląda, rozumicie, jak to był pierzasty, czy asparagus, dobra, nieważne. Pokażę go ze mną, jak to wygląda. Kurde, mogłem kija wziąć. O, widzicie, coś takiego podrosło sobie. Wiem, nie ogoliłem się, ogolę się dzisiaj, ale czasem lepiej mieć tam ten, bo zimno jest, nie? Także tak to wygląda na tą obecną chwilę. Co w zimę, nie wiem szczerze. Chyba zostawię go tutaj, zobaczymy, czy wytrzyma te spadki do 10 stopni. Będziemy testować i tyle. Zrasza się przy okazji, oczywiście, jak odpalam zraszacze. Także tak to wygląda. Zaraz odpalimy, ja wam pokażę, kurde, jak to się dzieje. Po pierwsze tak, wentylator odpalamy, nie? Jeszcze działa, patrzcie, kurde, kiedy ja go kupiłem w tamtym roku. On tak śmiesznie startuje, a potem już ok chodzi i zaczyna się tu dziać, o, jakby, nie wiem, były na dworze, że tak powiem. Potem odpalamy sobie wodę, czekajcie, już tu muszę tylko podpiąć, pyk, ciśnie, chwilę tu pokapię i o, odpalam zraszanko. Przypominam, po co te zraszanie? Wilgotność, jakie słońce i jest teraz tutaj 29 stopni na poziomie mojej głowy. No to wilgotność tutaj spada prawie do zera, no masakra jest. I wtedy to jest potężna wylęgarnia przędziorków. Tak, przędziorków. O, tu powinniście widzieć mgiełka jak ryje. Zamgławiacze kupiłem takie sprytne. Jak coś to podam linkę, jak nie zapomnę jakie. I naprawdę robi robotę, odkąd to mam, odkąd to założyłem. No to przędziorek prawie znikł do zera. A tak to na welutinach tam parę sztuk mi zostało, jakichś tam roślinach, no tworzył się, nie? I teraz, a wilgoć będzie śmiał. Czy widzicie gdzieś tu wilgoć? No ja nie widzę nigdzie, poza szybami, jak tam wiecie. Skrapla się i tak dalej. Jak to się mówi? Wentylacja konkret, tak? Musi być, wentylacja. I wtedy nie ma wilgoci, po prostu. Latem to praktycznie drzwi są te cały czas otwarte. I tam okienko jest otwarte, nie? I jeszcze tam jest takie wyżłobione, otwarte tak samo. Wyżłobione, bo ja tam wkładam po prostu styropian na czas zimy. Jeszcze nie zatykałem tego. No dodatkowe wietrzenie, tak? Cyrkulacja powietrza to jest podstawą. I tyle. No fajnie to wygląda. No i tak film się z asparagusa zrobił, poradnikowy jeszcze co do, widzicie, zraszania i tak dalej. Na godzinę czy pół godziny, nawet przez chwilę jak nadkręcę wam. Teraz to już widzicie, że osiada ładnie sobie wszędzie. Grzyb nie powoduje, mówię, niczego tutaj. Nic się nie dzieje. Zimą wiadomo, że się ograniczy, bo nie ma tak słońca, to i tak jest większa wilgotność powietrza i tak dalej.
No dobra, tyle. Skręcę coś wam. I jak coś macie pytania, wiadomo, pytajcie śmiało. Stary wiatr nie gryzie. Dobra, bo już mi leci na gębasz tutaj. Idę to zmontuję i tyle. Wyłączam. O, tu mam takie sprytne, rozumicie? O, kraniki, nie kraniki, cyku, pyku. Ten wąż na dwór i osobno sobie właśnie tu odpalam. Grzejnik w zimę jak się pali, to tu się też grzeje od razu i w koło macie jeszcze rurki PEX. Leci w koło szklanie 60 metrów, tak porozwijałem i też swoje robi robotę w zimę. No bo tak to by to zmarzło wszystko, prawda? No, wentylator to w sumie niech się kręci, bo jest dosyć ciepło. A jak trzeba się dopędzić jeszcze, to jeszcze jeden odpalam. O, patrzcie jak idzie ten marakuja, czy jakie tam, wkręca się. No, to co? Spod bananka, trzymajcie się. Do następnego razu. A co tam się tak leje? A co to jest? Już wiem chyba nawet czemu. Kurde.